Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu, a jakże. Zapraszam Was na kolejnego vlogaska, którego skleiłam z ostatniego tygodnia. Mam nadzieję, że miło spędzimy te kilkanaście minut. Jest znowu przepiękna pogoda i zawsze od tego zaczynam, ale ja mam wrażenie, że działam na baterie słoneczne. Jak od razu jest słoneczko, to bateryki się ładują i po prostu no chce się żyć, moi drodzy, chce się żyć. Rano ptaszki śpiewały, więc ja naprawdę już tak podświadomie wywołuję wiosnę i ja liczę, że ona naprawdę będzie już niedługo, chociaż jeszcze jest luty. To tak na marginesie. Jadę teraz do Ikei. Tak, znowu, po co, dlaczego? Bo potrzebuję kilku rzeczy organizacyjnych, bo misja noworoczna to było odgruzowywanie również u mnie, natomiast w kontekście bardziej dziecięcym. Wiecie, zabawki, za małe ubranka, jakieś rzeczy, z których się nie korzysta, więc tym się od stycznia zajmuję. A do tego potrzebne są też takie te klasyczne pojemniki przeźroczyste z Ikei i po nie jadę. Poza tym dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo moja cudowna siostra ma dzisiaj urodziny i też chciałam jej kupić prezent przy okazji tam będąc na zakupach. To chyba tyle. Happy birthday! Niech się spełnią Twoje wszystkie marzenia! Co robisz? Uwielbiam tą dziewczynę. Love you girl. Jesteś urocza, kochana. Kiss, kiss, kiss. Paczkomat. W poprzednim vlogu mówiłam Wam o takim preparacie do czyszczenia butów sportowych i czapek i zapomniałam o nim w końcu powiedzieć, ale z racji tego, że właśnie czyszczę Wansy, to Wam pokażę ten specyfik. Wygląda to w ten sposób, to jest taka pianka w sprayu do czyszczenia właśnie butów sportowych, sneakersów i czapek sportowych. Używamy tego tak, że po prostu pryskamy na daną powierzchnię, czekamy tak około minuty, dwie, aż ta pianka zacznie działać i wilgotną ścierką ja po prostu przecieram i wycieram. Działa na materiał, na podeszwy, tutaj jest napisane, że do wszystkich materiałów, natomiast jeżeli chodzi o Wansy, nie polecam prać ich w pralce, to jest po pierwsze. Po drugie, nie polecam czyścić konkretnie zamszu tym preparatem, bo ja jakoś jestem wyczulona, te Wansy są delikatne i ta czerń szybko może zrobić się taka wyblaknięta, więc ja tego nie robię. Tym bardziej też, że one są w miarę czyste, ale regularnie czyszczę te podeszwy. No i ten specyfik fajnie się sprawdza w tym celu, zresztą zaraz zobaczycie. Proszę bardzo, elegancko, czyściutkie, białutkie. Super jest ten spray. Oczywiście, jeżeli nie chcecie wydawać kasy na taki spray konkretnie, taką piankę, to polecam też magiczne gąbki. One świetnie się sprawdzają, szczególnie jeżeli chodzi o czyszczenie tutaj tych, wiecie, podeszwy. Teraz biorę się za moje Nike, które już jak widzicie są ściułane też tutaj, jeżeli chodzi o materiał, nie tylko o samą podeszwę, więc muszę się nimi zająć, ale ta pianka też super właśnie działa na materiał, nie tylko na podeszwę, tylko ogólnie na buty sportowe, wiecie, całościowo. Ok, teraz czas ogarnąć ten cały bałagan. Co jakiś czas staram się robić takie generalne porządki w kosmetykach. Wiecie, żeby były czyściutkie, świeże. Więc samo poukładanie to jest jedno, ale oczywiście wszystkie gąbki i pędzle, które już jak widać bardzo potrzebują odświeżenia, zostaną wyszorowane. I ja do tego celu od zawsze stosuję takie trochę dwuetapowe mycie. To jest ten olejek pod prysznic z Isany. Ja go używam tylko do mycia gąbek i pędzli na taki pierwszy etap. Później do tego jeszcze czyszczę mydłem Protex. Ono jest takie antybakteryjne. I na samym końcu
jeszcze spryskuję takim płynem odkażającym, antybakteryjnym, który zawsze mam w łazience. Więc raz na jakiś czas, wiecie, takie kompleksowe mycie pędzli, też oczywiście wyczyszczenie samych opakowań kosmetyków, czy pompek tutaj, gdzie zbiera się podkład, to jest bardzo ważne, więc lecimy z tematem. Wszystko czyściutkie, uwielbiam. Zobaczcie. No, cóż za piękny widok. Teraz niech sobie wyschną i mam z głowy. Później tylko je pryskam, tak wiecie, na bieżąco alkoholem, żeby zdezynfekować przed makijażami codziennymi, ale takie konkretne mycie raz na jakiś czas oczywiście, że jest wskazane. Wszyscy już wiedzą, że żeby nas zachęcić, to trzeba ciastka. Kasia. Ale dobra, i kawka też pyszna. Tak jak mówiłyśmy Wam wcześniej, jesteśmy właśnie w Marko na spotkaniu kolejnym w sprawie kolekcji letniej tym razem, co jest w ogóle czymś nowym, bo jeszcze nigdy nie tworzyłyśmy takiej kolekcji. Letnich butów nie tworzyłyśmy. Mogę Wam powiedzieć, że będzie obces, będzie szpilka, będzie klapek oraz sandał, więc każdy znajdzie coś dla siebie. To prawda. Ale te sandały, dziewczyny. Znaczy ja muszę Wam powiedzieć, że tutaj próbowaliśmy wymyśleć taki model buta na obcasie, czyli typowo na jakieś takie letnie imprezy, ale żeby był ten sandałek taki delikatny, kobiecy, subtelny. I myślę, że udało nam się to zrobić, bo to jest but, który super trzyma nogę. Genialnie, więc można przetańczyć całą noc. Jest super wygodny. I ma też taką bardzo delikatną, kobiecą formę, więc tutaj go trzymamy w dłoni i ten pasek bosko wygląda na stopie. Co więcej, on będzie w kolorze limonkowym, więc to będzie szał ciał. Właśnie dajcie znać, bo nie wiem jak u Was takie podejście do kolorów, ale widzicie o ten, jaki jest piękny. Cudny, więc zastanawiamy się nad tym, no ale to jeszcze trochę czasu potrwa, ta burza mózgów, ale będzie dzieje dużo się. Będzie dużo fajnych rzeczy, więc działamy dalej. Idę na imprezę. Już pójdziesz. Dzisiaj lumpeksowy wypad, Kasia na mnie krzyczy, bo mówi, że w jej vlogu będzie więcej, ale zobaczcie. Dużo, dużo, dużo. Co tam masz, kolory jakieś? Pistacja, limonka. Sukienka, żakiet, spódnica jeansowa i szlafrok Carringtonów. Jestem właśnie u Kasi, szybki wypad na lumpeksy, a teraz zabieramy się na nagrywanie. Byłyśmy też wcześniej w Dagu, ale nic nie kręciłam, bo jakoś byłyśmy w ferworze obgadywania prototypów i wzorów wiosennych, bo będą trzy modele, całkiem inne, ale naprawdę jesteśmy bardzo zadowolone na ten moment, co nie, Kasia? Bardzo, aż za bardzo, w sensie nie miałyśmy większych uwag, bo to, co wymyśliłyśmy, to wyszło cudownie, więc nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, ale... to na wiosnę. To będą trzy modele, ale kolorów w sumie będzie... Tak, kolorów będzie więcej, ale trzy tak jakby całkowicie nowe modele, których jeszcze nie było po prostu. No coś nowego, więc w sumie fajnie. Szybko teraz coś zjemy i zabieramy się za kręcenie odcinka na weekend. I tak stwierdziłyśmy, że dawno nie było takich trochę oldschoolowych ulubieńców niekosmetycznych. Ja w ogóle tak myślałam o tym filmie, Kasia, to tak myślę sobie... No właśnie nie wiem, kiedyś to byli ulubieńcy niekosmetyczni, jak się cofniemy jeszcze lata wstecz do tej ery starego YouTube'a. Musisz to mieć, biegnij po to. Tak, teraz są te wszystkie takie clickbaitowe tytuły. Musisz to mieć, kupuj, nie idź, biegnij gdzieś tam do sklepu, ale to my raczej tak nie zrobimy. Ale no, coś w stylu takich oldschoolowych, niekosmetycznych ulubieńców. Zebrałyśmy takie rzeczy, które nam ostatnio ułatwiają życie z takiej, wiecie, codzienności naszej po prostu. Między innymi na przykład moja turbo wspaniała, cudowna golarka do swetrów. I muszę Wam powiedzieć, że przerobiłam kilka, jedna mi padła, więc stwierdziłam, że zainwestuję trochę więcej kasy w coś lepszego, bo ta tutaj kosztuje ponad 100. Ale dziewczyny, jak ona goli swetry, to jest w ogóle inny level czyszczenia z tych takich kuleczek. I z czystym sumieniem mogę ją polecić, będę się też nią zachwycać w tym filmie. Ma 3 stopnie mocy, tak jakby tutaj sobie regulujecie.
rewelacja. No nie chcę zdradzać, ale dawno nie miałam takiej rzeczy, która była tak dobra i jakoś tak, wiecie. Ale to podzielę się oczywiście tym wszystkim w filmie. Kasia tutaj... A czekajcie, pokażę wam, co ona tam kombinuje. Czy żeby to były bajgle, Katarina? Nie, chyba nie jesteś gotowa na to. Naprawdę nie jestem gotowa. Delicious! I jajeczko też będzie? Jak? O kurcze, patrzcie na to. Ten przepis z TikToka, żeby nie było, widziałam wczoraj i tak mnie jakoś... Zainspirował? Mhm. Rozpływa się idealnie. Twoje powinny być trochę bardziej ścięte, z tego co patrzę. Moi drodzy, siedzę na podłodze, bo w całym domu tylko tutaj jest w miarę słoneczne miejsce, więc staram się złapać dobre światło. Trochę tych dni słonecznych jak na lekarstwo ostatnimi czasy, ale przed chwilką trochę był zahaczony temat lumpeksów, więc stwierdziłam, że pokażę wam, co udało mi się w ostatnich dniach złapać. Nie ma tego dużo, bo to są tylko 4 rzeczy. Natomiast my w marcu mamy dosyć taki intensywny czas premier. No i tutaj trzeba wysilić wszystkie swoje kreatywne zasoby, żeby wymyślać fajne stylówki. Mamy z Kasią już moodboardy porobione, już mamy mniej więcej koncepcję, jak to wszystko chcemy zaprezentować. No i właśnie w tym celu lumpeksy odwiedzamy dosyć często, żeby wyszperać jakieś takie bardzo interesujące elementy. I moim strzałem ostatnimi czasy, takim strzałem w dziesiątkę, był ten garnitur. Cena, często mi nie wierzycie, wszyscy mówią jak niemożliwe. To jest cena marynarki. Oczywiście bardzo dobry skład, bo tutaj mamy wełenkę, co prawda nie 100%, ale bardzo duża domieszka wełny. Marynarka, później pokażę wam na przebitkach, jest przepiękna. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, nie no, tutaj tak jakby dziewczyny, nie mam się czego czepić. Piękne prążki i ona sama w sobie by mnie może jakoś bardzo nie zainteresowała, bo już mam szarą marynarkę w swojej szafie. Co prawda inną, nie w prążki, ale dosyć podobną. Natomiast to było w komplecie ze spodniami. Ja od dłuższego czasu szukałam takich spodni trochę jak takiego, wiecie, wujka. Spodnie, które są trochę za duże, luźne. No i w komplecie właśnie z tą marynarką były takie spodnie za, uwaga, uwaga. O. Więc stwierdziłam, oczywiście po przymierzeniu jako set, że wygląda to naprawdę zacnie. Spodnie wyglądają tak i muszę jednak je zwęzić. Najpierw byłam w lumpie taka, wiecie, pozytywnie nastawiona, że to będzie taki duży oversize i będzie fajnie to wyglądać, ale jednak trzeba je troszeczkę zwęzić, ale tutaj nasza pani Bożenka poradzi sobie bez problemu z tymi spodniami. Więc wiecie, no wełniany garnitur za 17 zł łącznie. Trochę myślałam, że będzie więcej już takich bardzo wiosenno-letnich rzeczy, bo już tak moje myśli są w kierunku wiosny, ale jeszcze jednak tematy swetrowe w dużej mierze się przewijały. Natomiast znalazłam przepiękny sweter merino na dziale męskim za 10 zł. Jakość jest cudowna. O, zobaczcie. Stan idealny, on nawet nie jest zmechacony, nie muszę go nawet, wiecie, golić. Taki typowy do ciała, nie mam takiego... bez golfu, więc na pewno mi się przyda za 10 zł. I ostatnia rzecz jest bardzo interesująca i ciekawa. Ja w ogóle jak zobaczyłam tą rzecz w lumpie, to od razu w mojej głowie tak, miałam takie flashbacki ze strony Zary, bo ostatnio przeglądałam tak w celu bardziej inspiracji, żeby zobaczyć stylówki i gdzieś tam podpatrzeć różne rzeczy. I tam bardzo teraz modne są takie krótkie, kropowe trencze, koszule. Dziewczyny też sobie, wiecie, obcinają te koszule i robią sobie z takich długich koszul takie bardziej crop topy. I ja zobaczyłam na dziale męskim tą koszulę pięknej jakości, bo ona to jest koszula, ale ona dla mnie przypomina kurtkę. O przepięknym kolorze, który ja bardzo lubię, w ogóle jakoś tak zieleń ostatnio mi w duszy gra na maksa. Za magiczne 8 zł. Koszula wygląda tak. Ma tutaj na ramieniach kieszonki. O. Ma cudny kolor. I rozmiar to jest jakiś, nawet nie patrzyłam szczerze mówiąc na rozmiar, jakieś L pewnie czy coś takiego. I ja z tą koszulą zrobię magię przy pomocy nożyczek. I będę ją nosić do spódnicy, do nawet do jakichś butów na obcasie, ale obetnę ją gdzieś tak mniej więcej tu. I ona będzie taką luźną, oversize'ową, kropową koszulą. Chociaż przyznam wam szczerze, że do leggingsów ona też wygląda bardzo dobrze.
Natomiast w mojej głowie ta wersja obcięta odrobinę jakoś tak... Wydaje mi się, że to będzie wyglądało dobrze. Nie jestem tak na 200% pewna, ale no... W mojej głowie wydaje mi się, że to będzie wyglądało fajnie. Także jeżeli chodzi o lumpeksowe zdobycze, to tyle. No, tak jak mówiłam wcześniej, trochę liczyłam, że będzie już więcej takich wiosennych kolorów, że coś nowego, ale asortyment jest jeszcze bardzo taki jesienny, jesienno-zimowy, więc no zobaczymy. I chciałam zakończyć tego vloga, słuchajcie, jedną ogromną polecajką, która już na samym początku filmu się przewinęła, tym bardziej, że ja cały tydzień ten filtr testowałam. Kupiłam go w Hebe na promocji, on był przeceniony z 90 na 48, ale pisały mi dziewczyny, że jest też w tańszych wersjach, dużo taniej można go złapać. Mowa oczywiście o tym filtrze od Nivea. Muszę Wam powiedzieć, dawno nie miałam tak dobrego drogeryjnego SPF-u. Jest leciutki, zostawia na skórze idealną satynową powłokę, ale nie klejącą, nie nawilżającą. To jest satyna, taka po prostu jak woalka na buzi. Wchłania się w tempie ekspresowym, on po prostu wnika w skórę i jest niewidoczny. I cudownie sprawdza się pod makijaż. Działa jak taka odrobinę rozświetlająca baza pod podkład. Jestem totalnie nim zachwycona. W kolejce czeka jeszcze z L'Oreala taki ten najnowszy filtr, który podobno jest jeszcze lepszy niż Shaka od La Roche. Więc też go przetestuję, a najpierw muszę skończyć ten. Ale gorąco dziewczyny Wam polecam, jeżeli dorwiecie go gdzieś na promocji, bo 90 zł to trochę sporo jak za filtr, ale za 48 no to już tak wiecie, nie boli kieszeń bardzo. Bomba. Bomba, podzielam zachwyty, jeżeli będę miała okazję kupić, to kupię jeszcze zapas, bo wykończenie tego produktu, to jak wygląda na twarzy i jak pięknie makijaż się na nim nosi, to jest coś niebywałego, więc stwierdziłam, że na koniec tego filmu muszę o tym wspomnieć, bo może też ktoś będzie zainteresowany takimi bardziej drogeryjnymi opcjami, jeżeli chodzi o SPF-y. No i co, moi drodzy, koniec tego vloga. Mam nadzieję, że taki zlepek z ostatniego tygodnia Wam się spodobał. Bardzo się cieszę, dlatego że najbliższy czas spędzę w cudownym babskim gronie i też planuję nagrywać vloga, więc jeżeli jesteście miłośnikami vlogów, to oczywiście piszcie w komentarzach, bo wszystkie Wasze uwagi i wrażenia są bardzo ważne, także taki weekendowy vlog myślę, że w przyszłym tygodniu na kanale również się pojawi. Tymczasem bardzo dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się niebawem w kolejnych odcinkach i do zobaczenia, pa!